Witajcie, Paraguay Live, jak zwykle, serdecznie. Pozdrawiamy Was z Paragwaju i prawie jak zawsze przy ładnej pogodzie. Dzisiaj trochę wiecznie, trochę chłodnie, ale 20, sądzę, 5 stopni, więc nie możemy narzekać. Mamy sporo zapytań związanych z cenami, ale z konkretnymi cenami chodzi przede wszystkim o ceny benzyny i diesla. Tak, no tak, jeżeli jeździ się samochodem, no, naturalnie trzeba było wiedzieć, jakie są ceny. Więc ten odcinek poświęcimy no, małym wycieczkom, powiedzmy sobie, na stacje benzynowe. Okay? Także mamy w Piribebuy dwie stacje benzynowe i do dwóch się wybierzemy. Krótko pokażemy Wam, jakie są ceny u nas w Paragwaju benzyny, diesla. I są chyba, z tego co wiem, cztery rodzaje benzyn. Tak, benzyn, tak chyba się mówi. Okay? No, a u nas serdeczne pozdrowienia. Ładna pogoda, jak widzicie. Tutaj po lewej stronie typowa palemka paragwajska. A więc zapraszam na filmik. Tutaj jesteśmy przy głównej ulicy, dlatego muszę chyba głośniej mówić. Jesteśmy przy jednej z dwóch stacji benzynowych w Piribebuy. Czy z serwisiem od razu się tankuje? O. Widzicie. Atmosfera jak na rynku. To jest cena diesla 4630. Gracias, ya te paré. No, witajcie. Teraz jesteśmy na drugiej stacji benzynowej, bo tutaj przynajmniej widzicie, widać ceny benzyny, więc trochę Wam pokażę drugą stację benzynową w Piribebuy przy wyjeździe na Ruta 2, czyli w stronę KQP. Aj, aj. A, tutaj może lepiej widać. To są w tysiącach, czyli diesel 4630 guarani. Przypominam, że dolar jest w granicach 5500 guarani. Tutaj ta stacja. Mały park. A tu wyjazd. Jak sądzicie, jak ta sprawa wygląda? Interesuje mnie tak samo. Piszcie na dole, w komentarzach najlepiej, jak kształtuje się u Was ceny. Sądzę, że w Polsce ceny są no mniej więcej na równym poziomie, chociaż sądzę, że na przykład w Warszawie na pewno te są dużo wyższe. Na przykład jeżeli, no nie wiem, w jakichś małych miasteczkach. Ale napiszcie, jak to się u Was kształtuje, czy ceny rosną, czy spadają, co o tym sądzicie, jak to się kształtuje w stosunku na przykład do zarobku, bo to jest też kwestia istotna. Tak? Sądzę, że trochę Wam pomogłem. I jak zwykle dzwońcie,
subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Lajki jak zwykle, łapki w górę i po lewej stronie przekażę Wam godne polecenia wideo na temat Paragwaju naturalnie. Kłaniam się ze słonecznego Paragwaju i do następnego. Cześć, cześć!